Otwieram 11. posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Rady Miejskiej w Radce Zdrowiu w dniu 19 stycznia 2016 roku. Witam bardzo serdecznie Panią Przewodniczącą Marię Górnicką-Burzę, zastępcę Przewodniczącej Panią Elżbietę Szarawarę, wszystkich obecnych radnych, Pana Zastępcy Burmistrza Roberta Wójciaka, Panią Naczelną Wydziału Przejdę do przedstawienia porządku posiedzenia. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji, przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016, omówienie projektu uchwał, opracowanie założeń do regulaminu dotyczącego przyznawania przez gminę corocznych nagród za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, omówienie spraw związanych z organizacją Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. Poddaję pod głosowanie porządek posiedzenia. Kto jest za takim porządkiem posiedzenia? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wszyscy są za. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji bez odczytywania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Jednogłośnie wszyscy za. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, czyli przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016. Do zakresu działania komisji należą sprawy związane z omówieniem regulaminu i zasad rozpatrywania grantów z dziedziny kultury, turystyki i sportu, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury, edukacji i sportu, omówienie zasad nagradzania osób wyróżniających się wybitnymi i trwałymi zasługami dla kultury i sportu, spotkanie z przedstawicielami tworzącymi grupę seniorów, omówienie propozycji zadań spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym, omówienie kalendarza imprez na 2016 rok, omówienie pism kierowanych do komisji, opiniowanie projektów uchwał będących w zakresie komisji, opracowanie planu pracy na rok 2017. Jeśli nikt nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do takiego planu pracy, to proponuję, żebyśmy przyjęli taki plan pracy. Kto jest za przyjęciem takiego planu pracy komisji na rok 2016? Jednogłośnie wszyscy za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli omówienie projektu uchwał i poprosimy Panią Joannę Zapałę o omówienie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których gmina Rabka Zdrój jest organem prowadzącym oraz określenie dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów. Poprosimy o przedstawienie. Chciałabym, proszę Państwa, na wstępie powiedzieć, że z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku, które to rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 24 listopada 2015 roku, czyli jest to świeże rozporządzenie, wynika, że organ prowadzący szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola do końca stycznia musi podać do wiadomości publicznej informacje na temat kryteriów danych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających te kryteria. Stąd moja prośba, żeby na tej sesji styczniowej była podjęta ta uchwała. Wynika to z przepisów prawa i 24 listopada rozporządzenie się ukazało i w tym rozporządzeniu jest mowa, żeby do końca stycznia taką uchwałę podjąć. Uchwała poświęcona jest określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których gmina Rabka Zdrój jest organem prowadzącym, a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Mam do Państwa serdeczną prośbę, żeby sobie w tej uchwale żeby nanieść poprawki. Z czego to wynika? Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu odbywa się na dwóch etapach. Przy pierwszym etapie bierze się pod uwagę kryteria ustawowe określone przez ustawodawcę. Natomiast drugi etap postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
I dlatego mówi się o pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym i drugim postępowaniu rekrutacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o kryteria, jeśli chodzi o nabór do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, troszkę jest sytuacja inna. Tam uczniowie z obwodu przyjmowani są poza procesem rekrutacji. Bez procesu rekrutacji. Wszyscy z obwodu, z paragrafu, ale wcześniej rodzice muszą złożyć wniosek, żeby wiadomo było, że dziecko ma być przyjęte, żeby po prostu policzyć tych uczniów, ile ich będzie i iloma wolnymi miejscami dalej będzie dysponował dyrektor w szkole podstawowej i w gimnazjum. I to jest poza kryterium. Natomiast następny etap to jest właśnie ten etap, przy którym bierze się kryteria określone przez organ prowadzący. I w związku z tym prosiłabym, żebyście Państwo poprawili sobie u siebie, żeby to jednak zaznaczyć, że to nie jest na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, bo ten drugi etap dotyczy tylko przedszkoli. I ja bym przeczytała, jakby to brzmiało. To przekazuję. W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, tu się nie zmienia, w tytule. Ja czytam tak. W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i tu mi zmiana byłaby, oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych. Publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjum i tak dalej, żeby zaznaczyć, że tu jednak nie jest, bo znowu ktoś może, nie wiem jak to może odczytać, może znowu ktoś nam powie, że tu jest dwa etapy, tu nie ma, no jest ta, zwraca się uwagę bardzo na te wyrazy, a nie chciałabym, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa na przykład nam to wytknęła, chociaż pani prawnik nie zwróciła na to uwagi i stwierdziła, że może tak być, ale proszę Państwa, przemyślałam to jeszcze raz rano, skoro przyszłam i stwierdziłam, że chyba będzie tak, będzie lepiej. I konsekwencją, tak, i konsekwencją będzie, że to też będzie w tym, określa się kryteria wraz z liczbą punktów, no to tak samo w tej treści, też trzeba by było zmienić i też przeczytam, dobrze? W paragrafie pierwszym. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych. To dopisujemy, a tam to przekreślamy, dobrze? Dodajemy. Czyli z tego wniosek wynika, że do wszystkich tych przedszkoli to jest dopiero na drugim etapie, tak. A do szkół podstawowych, do pierwszych klas od razu już tak, na pierwszym. Tak, dokładnie. Bo w szkole podstawowej, w gimnazjum dzieci, uczniowie przyjmowani są z obwodu poza rekrutacją, prawda? Potem jak szkoła dysponuje wolnymi miejscami, odbywa się proces rekrutacyjny i kryteria określone przez organ prowadzący. Tak to wygląda. I konsekwencja jest z kolei taka, że w załączniku numer 1, w załączniku do uchwały, w paragrafie drugim, byłaby taka zmiana. W postępowaniu rekrutacyjnym, czyli nie na drugim etapie, tylko w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych, publicznych szkół i tak dalej. To byśmy zamienili, jeśli mogę prosić. Do klas pierwszych. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych. I to samo dotyczyłoby w gimnazjach, czyli też tak samo. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów. I na zakończenie.
To by były te zmiany i jak podajemy dziennik ustaw na temat ustawy o systemie oświaty i prosiłabym, żeby dopisać tam z późniejszymi zmianami, dlatego że już dwie zmiany się ukazały. Jest tekst jednolity opublikowany w dzienniku ustaw z 2015 roku i już są następne zmiany, w związku z tym proszę o dopisanie z późniejszymi zmianami. Na podstawie, podstawa prawna, podstawie prawnej, że musimy dopisać z późniejszymi zmianami. I takie, takie byłyby naniesione poprawki. A teraz bym przeszła do meritum. Co zmieniamy? W związku z tym, że podejmujemy uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, to nasza propozycja jest taka, żeby tą sprawę dotyczącą kryteriów, określenia kryteriów określić w jednej uchwale. Stąd w paragrafie drugim propozycja jest, żeby ta uchwała, która podejmowana była 24 lutego w tamtym roku, żeby ona straciła moc, tak? Natomiast kwestię tą dotyczącą rekrutacji, żeby regulowała jedna uchwała, która jest przedstawiona jako załącznik. W paragrafie pierwszym byłaby mowa o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego. W paragrafie drugim byłoby postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszej w szkole podstawowej, a w paragrafie trzecim do gimnazjum. Co się zmieniłoby w paragrafie pierwszym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porównaniu do tej uchwały, która została podjęta w tamtym roku? W związku z tym, że otrzymaliśmy pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 30 marca 2015 roku, poproszono nas, że jak będziemy w przyszłości zmieniali uchwałę, to żeby pochylić się nad takim zapisem, który był poprzednio, żeby wziąć pod uwagę zapis był taki, że kandydat obojga rodziców, opiekunów prawnych, pracujących, wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, studiujących lub uczących się w systemie dziennym, albo wykonującego rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, studiującego lub uczącego się w systemie dziennym rodzica samotnie wychowującego, była określona liczba punktów. Małopolski Urząd Wojewódzki zwrócił nam uwagę, nie tylko nam, ale innym organom prowadzącym, żeby nie zamykać drogi w tych sytuacjach, kiedy jeden z rodziców pracuje. Żeby też im dać szansę, że w procesie rekrutacji, prawda, i określoną liczbę punktów może też dostać ten kandydat z takiej rodziny, w której jeden z rodziców pracuje, a drugi nie pracuje, ale chce pracować, ale nie ma takiej możliwości. I w związku z tym jest to dopisane. I to jest to uregulowane. I tylko to by się zmieniło w tej uchwale, którą Państwo podjęliście. Gdzie to jest dopisane? Tu jest dopisane w C. W C. I jest napisane, jest to dopisane, którego jeden z rodziców prawnych opiekunów pracuje. To jest to dopisane, proszę Państwa. Pozostałe rzeczy są niezmienione. Pozostałe zapisy. A czy liczba punktów jest taka sama? Taka sama. Taka sama. Tak, i jest 14. Tu nic nie zmieniamy. Tu nic nie zmieniamy. Zmienia się oczywiście szata graficzna tej uchwały, dlatego że przedtem w załączniku numer 1 były określone kryteria, a w załączniku numer 2 dokumenty. Ale przeanalizowaliśmy, że nie ma potrzeby tak rozbudowywać uchwały, prawda? Tylko dokumenty określiliśmy, jakie to są dokumenty potwierdzające te kryteria, one są określone w paragrafie pierwszym, w ustępie drugim tej uchwały.
No to już ta granica to jest. No ale tylko, ja tylko informuję, co się zmieniło, jakie są zmiany wprowadzone. I teraz tak, czyli to dotyczy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych. Natomiast od tego roku ustawodawca przeniósł określenie kryteriów i dokumentów potwierdzających te przeniósł, aby to żeby to zostało uregulowane uchwałą organu prowadzącego. Do tej pory w szkołach, w swoich statutach dyrektorzy zawierali te informacje i nie było to ujednolicone. Każdy dyrektor zapisywał sobie w swoich statutach na temat rekrutacji. Nie było to ujednolicone. W związku z tym od tego roku scedowali, żeby organy prowadzące na swoim terenie określały kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym. Do klas pierwszych. Dokładnie tak. I w związku z tym nasza propozycja jest taka, jak jest przedstawiona w paragrafie drugim. Oczywiście ona była konsultowana z dyrektorami, bez których nie wyobrażam, żeby nie skonsultować, nie przeanalizować tej kwestii z dyrektorami. I w wyniku konsultacji propozycja nasza jest taka, w paragrafie drugim, w ustępie pierwszym. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych pod uwagę brane są następujące kryteria wraz z liczbą punktów. W publicznej szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 20. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 15. Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów 5. Miejsce pracy rodziców, prawnych opiekunów kandydata znajduje się w pobliżu szkoły 4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, babcia, dziadek, wspierający rodziców, prawnych opiekunów. W zapewnieniu mu należytej opieki 3 punkty. A tu nie może być wuja, ciocia, na przykład tylko babcia, dziadek. A przepraszam, ja mam właśnie do tego też punkty. Tak, uwagę, bo w pierwszym, tutaj w punkcie D jest tak napisane. Miejsce pracy rodziców, czyli prawnych opiekunów kandydata, znajduje się w pobliżu szkoły. Natomiast w E pisze, że w obwodzie szkoły. Czy co to rozumieć w pobliżu szkoły? Bo jest to pojęcie bardzo nieostre. Dziecko może mieszkać poza obwodem szkoły. Już powiem. Na przykład ulica Wójtowiczowa jest, do obwodu należy szkoły numer 3. Ale mama może pracować na przykład u pana Adama Kościelniaka w sklepie. Na przykład mama będzie się starała, jeśli będzie możliwość i będą miejsca i będzie rekrutacja do szkoły numer 2, że jej będzie lepiej oddać dziecko do szkoły numer 2, prawda, bo ona sobie po drodze zaprowadzi dziecko do szkoły. Bo do szkoły musiałaby zaprowadzić małe dziecko, na przykład z Wójtowiczowej, to musi iść z Wójtowiczowej i w drugą stronę. Tak, a kto to, tylko jest to pojęcie bardzo nieostre w pobliżu szkoły, kto to, na jakiej podstawie ktoś twierdzi, że jedna osoba mieszka w pobliżu szkoły, a druga nie? Bo ja prawie tyle samo do dwójki, do trójki. Nie, ale bo jest to pojęcie bardzo nieostre. Tak. I to jest bardzo nieprecyzyjne. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi już o dziadków, babci, to jest wyraźnie powiedziane w obwodzie szkoły. Czyli tutaj się już nie bierze pobliża szkoły, tylko obwód szkoły. Jak to się ma jedno z drugim? I kto decyduje o tym, co jest pobliżem szkoły, co jest... Bo obwodu, nie, obwód szkoły, to jest obwód szkoły. Obwód szkoły jest podjęty, jest określony przez uchwałę rady. I czyli obwód szkoły się bierze tylko przy dalszych krewnych, tak? Tak, taka propozycja jest nasza. Taka jest nasza propozycja. I to jest dyrektorami. Tak, ja wiem tylko, że tu jest ostre pojęcie, bo obwód szkoły jest ustawowo określony. Natomiast pobliże szkoły, kto o tym decyduje, o tym pobliżu szkoły? Jak to jest rozumiane?
Czy żeby tu nie było jakiejś, żeby tu nie było jakichś nieporozumień, żeby się rodzice później nie do tej przykład... pory tak było, bo w statutach też tak mieli. Pobliżej szkoły. No właśnie, to rozumieć. Bo to jest bardzo nieostre przyjęcie. Ale statut nie jest uchwałą. Statut, a uchwała powinna precyzyjnie. W pobliżu szkoły to, co ja Państwu tłumaczę, na przykładzie tej ulicy Wójtowiczowej. Ale dla jednego jest pobliżej szkoły, to dla drugiego i stoi. To mi się wydaje, że to jakieś powinno być doprecyzowane. Bo to pobliżej szkoły dla mnie może być 2 kilometry, a ktoś powie no więcej. Co, bo jest to nieostre pojęcie. Bo obwód szkoły tak. Propozycja do Państwa należy. Ja się nie po prostu, ja się tylko pytam, żeby... Ale ja przygotowałam na podstawie swojej wiedzy, na podstawie informacji, którą zebrałam od dyrektorów i przeniosłam to na parę. Natomiast proszę Państwa, jeśli... Nie, bo tu są moje, może nie ma tak wątpliwości, tylko właśnie ja się zastanawiam, czy nie da się jakoś tego, jakoś nie wiem... To może bardziej trzeba określić szczegółowo, co to znaczy to pobliżu szkoły. No bo ja co traktować pobliżu? Może nie pisać, że w pobliżu szkoły, tylko właśnie też w obwodzie szkoły. No ale tutaj właśnie Pani tłumaczyła, że to się czasem nie zgadza. Tak, bo wiesz, o co Misiu chodzi. No, ale on może mieszkać na Słonym, ale tak, pracuje koło dwójki. I idąc do pracy, nie może być, bo jeśli miejsce pracy rodziców w obwodzie, to dziecko jest obwodem przyjęte. To tutaj nie ma problemu. Ale przepraszam, a decyduje o gdzie dziecko chodzi, miejsce zamieszkania dziecka, tak, że w danym nie obwodzie, tylko zamieszkania. I to już jest automatycznie dokładnie przepisane. Tak, automatycznie tak, przepisane. Natomiast natomiast jeżeli tu chodzi o to, że dziecko jest, zamieszkuje w innym obwodzie, natomiast zastanawia się do innej szkoły. I wtedy, i kto to? I to bierze się pod uwagę wtedy, gdy rodzic tylko blisko szkoły pracuje, tak? Taka jest nasza propozycja. Miejsce pracy się bierze pod uwagę, miejsce pracy. Żebyśmy się nie po prostu później nie było z tego jakichś nieporozumień, bo interpretacja w pobliżu szkoły jest, może być różna, nie? Ja co za dyrektor nie chce przyjąć, a rodzicie będzie opierać, że jednak jest. Do tej pory, proszę Państwa, ja mogę tylko Państwu powiedzieć że po konsultacji taki jest zapis i w pobliżu szkoły, tak do tej pory nie było problemów. Nie sygnalizowali dyrektorzy, że byłby z tego, że mieliby z tego tytułu jakieś problemy. W związku z tym. Nie, na pewno to jest jakieś słuszne rozwiązanie, tylko że ja się tutaj nad samym zapisem tego zastanawiam, jak to czy się da to doprecyzować, czy to nie. No takie moje. Nie, bo w pobliżu szkoły można różnie rozumieć, co to jest pobliże szkoły, nie? Jeden powie 2 metry, drugi 2 kilometry. No bo w pobliżu szkoły to może być nawet bardzo daleko, bo jak ktoś, prawda, bo może... Miejsce pracy rodziców, no w pobliżu szkoły, no... W pobliżu szkoły, no nie wiem. No chyba... Dla mnie, no jak jest tak, no miałam tylko taką moja uwaga, była moja wątpliwość, czy to nie wzbudzi później jakiś tam... No też jak się określi kilometry, to też będzie problem, w zależności od której strony będzie padał. Oczywiście będzie problem, ja dlatego mówię, że to jest bardzo trudne do określenia, ale może jak nie było z tego powodu... Nie było. Ale tutaj widzę, że tu nieduże są te punkty, to nie wiem, czy to ma takie znaczenie. Nie, nie, ale była wątpliwość, jeżeli jest to wyjaśnione, że nie było, no to jak najbardziej. Dokładnie, skoro jak nie było, nie było do tego czasu, żeby zastrzeżeń co do tego pobliża szkoła, no to... Ale decyduje o tym dyrektor już. No dyrektor musi przestrzegać uchwały, nie ulega... Czyli on będzie decydował, co to jest pobliże szkoły. Tak, dyrektor jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji. On powołuje komisję rekrutacyjną. Czyli komisja sobie może określić jeszcze precyzować. Komisja składa się z minimum trzech nauczycieli. No właśnie to, co chcę powiedzieć, to co pan zauważył. Nie ma dzisiaj problemu, jeśli chodzi o rekrutację i przyjęcie do szkoły pierwszej. Tylko, że tak, no właśnie. Dokładnie, jest demograficzny, dzieci są wyrywane i jest... Bo jeśli chodzi o przedszkola, jest problem. O przedszkola jest problem, właśnie. O przedszkola to jest problem i będzie problem. Dlatego, że teraz od 1 września to, co zostało przewrócone,
i jakie mają możliwości rodzice, jak zadecydują i kiedy zadecydują, to my mamy tak. To, no ale to też tutaj pisze, że najbliższa siedziba danego przedszkola, no to już dyrektor musi sam podejmować takie dlatego, nasze decyzje, nie? Tak. Tak. No taka propozycja jest nasza. Natomiast spełnienie w ustępie drugim, spełnienie kryteriów zawartych w ustępie pierwszym, punkt 1, punkt AC, potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej publicznej szkoły podstawowej. W ustępie trzecim, spełnieniem kryterium zawartych w ustępie 1, punkt DF, jest oświadczenie rodziców złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. I to też jest zaznaczone w nawiasie złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dlatego że rodzic jak podpisze i zawrze tą formułkę, to chyba będzie sobie zdawał sprawę, że nie ma przelewu. Ale czy taki zapis, chodzi o zamieszkają krewni w nawiasie babcia, dziadek, czy to jest słuszne, a jak na przykład no, są takie rodziny, gdzie się ciocia zajmuje dzieckiem? Ciocia albo rodzeństwo. Może najbliżsi krewni, może najbliżsi krewni. Nie wpisać. Państwo podejmują uchwałę. Nie ma problemu. Co zmienimy tutaj? Bliscy krewni. Może nie najbliżsi, bo ale bliscy. Bo najbliżsi, no to wiadomo, Ale słuchajcie, ale tutaj dobrze pani zaznaczyła. A jak to będzie na przykład dużo jest konkubent? To już nie, to... No nie wiem jak to traktować, może osoby bliskie, osoby zajmujące się opieką dzieckiem. Ale to jest wspierający rodziców. Na pewno wspiera dziadek i babcia. Osoby wspierające, też osoby wspierające rodziców, bo to jest problem. Babcie, dziadka, żeby babcia, dziadek, nie bliscy, no bo wtedy ojciec nawet jakby taki, nawet bez... No jest krewny, Może zamieszkać w obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspierające rodziców prawnych z opieką nad dzieckiem. To będzie szerokie, bo wtedy, a często jest tak, że przecież jest jakaś nianka, która zajmuje się dziećmi i na przykład chodzi po te dzieci do szkoły. Jakaś nianka, czy ludzie przecież wynajmują teraz sobie. My go zaczynamy w obwodzie szkoły. Zamieszkują osoby. Kandydata, przecinek. Osoby wspierają lub czy osoby wspierające rodziców. W obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspierające rodziców prawnych w opiece. Osoby. Osoby może wspierające, to wspierające rodziców. Nie? Tak. Osoby. Czyli tutaj zmieniamy. W obwodzie szkoły zamieszkują osoby. Osoby wspierające rodziców. Osoby. Bo może być to problem, no bo często na przykład ktoś się opiekuje. Ale krewni zostawiamy. Krewny jest osobą, więc szerzej osoby wspierające rodziców. To by było na przykład babcia dziadek, tak. To jest tak, inne. Tak. Nie ma na przykład, tak. To jest konkretnie. Nie. Ale jak będzie tak, bo w obozie zamieszkują osoby. I znowu powiem to, co mi wiem od dyrektorów. Babcia i dziadek przychodzi najczęściej, ale nie zawsze. Babcia i dziadek to jest osoba, która wspiera rodziców. Ale w nawiasie można napisać dziadek, babcia. Na przykład. Osoby kandydata wspierające rodziców. Bo ja mam na tym przecież na sąsiadu, gdzie mam ją niańkę do mniejszego dziecka, a oczywiście. A rodzice mogą na 5 dni wyjechać do pracy do Krakowa. Na pewno. Nie, osoby wspierające rodziców. Czyli wykreślamy krewni kandydata, tylko osoby wspierające rodziców. Prawie zapewnienie mu należytej opieki. O. I wtedy będzie wszystko.
bo zdarzają się też takie sytuacje wyjątkowe, że na przykład dany rodzic nie chce, żeby tam ktoś odbierał dziecko, czy na przykład ojciec, czy ktoś tam. Ale to już wtedy ale to sobie już te informacje są podawane do dyrektorów. Tak, pisemnie pod odpowiedzialnością. Kto może odbierać dziecko? Tak. Komu mogą wydać? A zresztą w pierwszym paragrafie trzecim spełnienie tych kryteriów jest potwierdzone przez rodziców złożonym. To musi być. No. Dokładnie. To osoby zbierające. W postępowaniu w paragrafie trzecim, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjum jest analogiczna sytuacja, oprócz tego, że nie ma tej informacji dotyczącej obowiązku szkolnego, które spełniało rodzeństwo. No i też w punkcie D zmienić to samo, że w punkcie szkoły zamieszkają osoby wspierające rodziców, to samo. Tak. I wykreślamy babcia, dziadek. Tak, osoby wspierające należy to w punkcie drugim i trzecim, zarówno w paragrafie drugim i trzecim, wstawmy przecineczki. Spełnienie kryteriów, przecinek, zawarte w ustępie 1 punkt A do C jest przecinek. Spełnieniem kryteriów i to zawarte w ustępie B wydzielmy przecinkami. W ustępie 1 punkt D do F przecinek jest oświadczenie i podobnie w paragrafie 3 punkt 2 i 3. Trzeba to po prostu chyba jeszcze raz... Czyli to jest wypełnione, bo całość spełnieniem kryteriów jest oświadczenie rodziców, a to co jest tu, to jest takie wkrącone. No, to trzeba jeszcze raz to odbić, bo to jest dużo tych dużo jest zmian w nazwach, jeszcze, żeby wszyscy mieli... Tak, żeby wszyscy... Nie, słuchajcie, szkoda papieru. Nie ma dużo. To dużo dla tych, którzy... No to na sesji, albo na sesji. Których nie ma, bo dla nas nie ma potrzeby, szkoda papieru. No to się na sesji jeszcze raz o tym powie, że zmiana w tym... To jak już zmieniamy, to też musimy tutaj na pierwszej stronie, gdzie tam jest na podstawie artykułu 18 i tu później w dalszej części Rada Miejska w Radce Zdroju uchwala, co następuje. Przynajmniej u mnie jest razem... Nie ma stacji. No właśnie, tylko oddzielić. No to już tylko tak... Na pierwszej stronie. Tutaj na pierwszej stronie. Co następuje jest razem połączone. Po prostu tylko kliknąć. Czyli ten projekt uchwały poprawimy dla tych osób, których nie ma, żeby ta sesja była... Nie, na sesji się jeszcze powiem, bo nie będziemy... Czyli nie będziemy... No, jakbyśmy musieli poprawiać wszystko, drukować jeszcze raz, to można... Nie ma, są dwie, raz, dwa... No bo jest trochę tak... No my mamy nie lepiej nie odbić to jest kilka stron, będzie, no właśnie, każdy będzie miał coś. Tak, to się będziemy na sesji znowu. No nie, dokładnie, ten zanotuje to, ten zanotuje to. Czyli żeby na sesji była wersja poprawiona. No przecież to trzy strony i odbić sobie. I tak prawie większość trzeba. Prawda, to ja mam poprawić, czy no chyba nie, no bo ja przygotowałam to, co przygotowałam. No ale pani już też naniosła poprawek dużo, bo tutaj tu w tytule, tutaj trzeba zrobić projekt po zmianie. Tak, no bo jest w tytule, jest dwa razy, później tu jest dwa razy, czyli jaka jest decyzja? Prosimy o wersję poprawioną? Projekt po zmianę, bo to będzie projekt po zmianę, prawda? Tu by się pojawiła i... No jest troszkę po zmianę. Jest. Pod tym samym numerem, nie? No. Tak. Dobrze, tutaj zmienić, no to już poprawić. Czyli jesteśmy za tym, żeby ten projekt był po prostu po zmianach... No bo jak nie będzie tego, to znowu będziemy to samo na sesji robić, bez sensu. No, to, czyli nie, dyskutować wnioskujemy jeszcze raz, to już przyjdzie, znowu będziesz dyskutował. Poprawione i po zmianach na sesję przygotowane, taka wersja już powinna być. Tak, to właśnie, wokół teraz to samo. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo chciałabym sobie dobrze poprawić. No to mam poprawione to, co pani mówiła i tutaj od razu to nasze dwa uwagi. Natomiast to tutaj, w obwodzie szkoły zamieszkują osoby kandydata. W obwodzie szkoły zamieszkują osoby kandydata. Osoby kandydata. Tak? Dziadek.
Nie, wykreślamy to. Mówię. No. No, mówię, że no, tak. Przeczytam. E. W obwodzie szkoły zamieszkują osoby kandydata wspierający rodziców, prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki. I to samo... Tak? I to samo w D. Osoby kandydata wspierające będzie rodziców, nie wspierające, tylko wspierające rodziców. Tak, czytaj jeszcze raz. Zamieszkują osoby kandydata wspierające, rodziców. No i to samo, i taki sama, taka sama po w paragrafie trzecim. No i punkcie D. No i to jest rady tych nazw, nie? Co to pani mówi? Tak, tak, żeby to... Żeby tak, bo na sesji, jak znowu przyjdą dobrze, nowe osoby, dobrze, znowu będą i znowu się zamieszczali. Tak, Sania dobrze. Poprawi, no. Dobrze, tylko... ale to... To nie jest, no to... Ale to i tak to może to przed samą sesją może być. Tak, dokładnie, bo my razem z zmiany mamy na miesiące, tylko żeby ta sesja była przygotowana. Tak, to się jeszcze nie czasu nie jest. Nie, że to wpłynie po prawie. No, ale tak prawniczka jest w czwartek. To się zniesie. Pewno, to jest jeszcze dużo czasu. Przed sesją może być. Żeby tylko ta sesja była... Nie muszę to dzisiaj. Ale, aha, przepraszam, jeszcze nie tak, bo my dzisiaj chcemy... Aha, to już było rozdane. Dobra, dobra. Dobrze, Proszę popatrzeć na to wypuszczone w załączniku. No ale tutaj też by trzeba było tak jak jest na pierwszej stronie. Kryteria, tak, wszędzie. Tutaj wszędzie, też wszędzie, bo to konsekwencja musi być. Tak jak bo pani mówiła tu w paragrafie drugim, trzecim i tutaj też bo wszędzie, wszędzie musi być. Bo to wszędzie. Jeszcze albo. Albo w C punkcie. No, pierwszy punkt. Raczej nie powinno być. No bo to nie ma powodu, żeby. No nie ma, nie to tak. Tak. Może być żeby to tak akurat. Bo to nie jest aż tak istotne. Dobrze, i co jeszcze? No bo już to nie będzie musieli być gotowe. Dobrze. Mhm. Czyli ktoś jeszcze ma jakieś tutaj na nasze zmiany? Proponuje jakieś jeszcze? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania nad projektem. Albo to generalnie nie ma przecinka, ale punkt nie może być to jak gdyby taki następny. Wnioskuję o pozytywne rozpatrzenie tego projektu uchwały. Muszę wyrzucić. Kto jest za pozytywnym projektem? Uchwały rzeczywiście nie może. Kto się wstrzyma? Jednogłośnie wszyscy za. Dziękuję. No. Czyli tak jak mówiliśmy pani, aż prosimy po prostu tylko, żeby tylko na sesję. Na sesję i żeby to było przed sesją gotowe. Dobrze. A w tym momencie projekt jest jednogłośnie przyjęty. Dziękujemy bardzo za przedstawienie. A my przechodzimy do kolejnego projektu. To może dwie minuty. Nie, to już ale nie, to już nie. Minutkę, co u ciebie? Tak? No to ogłaszamy krótką przerwę. Dziękujemy. To ogłosimy krótką przerwę. No to 3 minuty. Rozmawiałyśmy z Ona przyszła. To znaczy ona nie musi przyjść, bo ja z nią rozmawiałam i było.
chodziło o to, żeby dać szansę zespołom tutaj z naszego terenu, czyli z naszej gminy, czy w ogóle tego terenu zagrzeckiego, żeby miały szansę dostać się do Karpacki Festiwal Dzieci i żeby zrobić tutaj w ramce eliminację, bo te eliminacje odbyły się z tego, co ja się no i będę z tego naszego zespołu, nie mając dużo, żeby mieć czas, ale nie mogę. A gdyby te eliminacje odbywały się, tak, ale jakie koszty porozumienia, to znaczy ja rozmawiam z panią Joasią, musiałabym zabezpieczyć się w budżecie. To jest nasza kasa. My mamy dać pieniądze. To znaczy, nie wiem, czy my, czy ale, a MOK skąd ma? Nie no, rozmawiajmy, wiesz, tak ładnie. Bo to my... Praktycznie... Rada... Jeszcze 10. Ja znam sprawę. Oni nie powiedzą w co. Cel jest oddzielny. Dla bezpieczy na kasę. Nie, no to nagrodą jest udział w Karpackich. Ale dyplomy, to się przyzna. To znaczy, no ja się mam nagrodę, bo to by było w ogóle uczestnictwo. Tak, ale nie tak, ale tak, ale tak. Ale ona sama nie będzie. W tym momencie... To musi ktoś przyjść wytłumaczyć. Słuchajcie, w tym momencie... Nie, Jasia będzie. Koniec dyskusji.
dziadek. O czym? Umarł też w nie wiem. Nie, to nic nie wiem, nie pisałem się do tego SMS-a. Gdzie jest pracy dzisiaj do 17? Nie ma przez nie. Czyli wznawiamy. Dobrze. Wznawiamy obrady po przerwie. Witamy panią naczelnik Kasię. I przechodzimy do opracowania kolejnego punktu, czyli opracowanie założeń do regulaminu dotyczącego przyznawania przez gminę corocznych nagród za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach kultury czy sportu. Powiem szczerze, że rozmawialiśmy już na ten temat na ostatnim posiedzeniu komisji. Tak, i padła taka propozycja, żebyśmy w jakiś sposób szczególny nagradzali, wyróżniali osoby, które wybitne zdobywają jakieś wybitne osiągnięcia i trwałe osiągnięcia w dziedzinie właśnie kultury i sportu. I postanowiliśmy, żeby przystąpić do takiego opracowania regulaminu, według którego będziemy brać pod uwagę... Według którego będą te osoby... Według którego będą... Tak, dokładnie. I w tym momencie zastanawialiśmy się nad tym, że każdy z nas zna jakieś tam swoje wąskie grono, gdzie może wyróżnić takie osoby. Ale proponujemy, żeby na przykład umieścić taką informację co do zgłaszania tych kandydatów na WIP-ie. A to musimy na pewno regulamin. Zasada jest taka, żeby takie coś można było wprowadzić, musi być regulamin. W tym regulaminie tak. Muszą być co najmniej zawarte kryteria. I na pewno nie tylko kultura i sport, tylko trzeba wszystkie tak, dziedziny. Tylko trzeba szerzej. Ale myśmy się właśnie zastanawiali, czy można by wnioskować o te osoby. Trzeba dziedziny ustalić. Jak również druga rzecz, która musi być również obowiązkowo, kto będzie wnioskodawcą tych osób. No i kto będzie kapitułą? Kto będzie wszystko trzeba umieścić w regulaminie. I jeżeli byśmy chcieli z tego, prawda, zrobić jakieś takie wzniosłą imprezę, no to wtedy musimy też zapisać, że będzie się na przykład odbywała podczas jakiejś gali, prawda? Wiem, że pani już mówiła, że pani przewodniczącej się podobała gala, jak jest koalicja ziem górskich. Prawda? Że ci wszyscy nominowani są w ogóle zapraszani, dostają dyplom za to, że byli w ogóle nominowani. A wybiera się jednego, a wybierani są na przykład, nie wiem, tam w każdej kategorii, czy tam na przykład 5 osób, ale to my musimy określić, czy to będzie jedna osoba rocznie, czy to będzie 5 osób rocznie, czy to będzie w każdej kategorii, czy to będzie, prawda, tylko jakaś tam... No i ten, ja już były nominacje, to muszą być taka kategoria. Tak, muszą być pełne. Nie, co roku. Mam to co roku. Co roku, co maksymalnie, roku. Żeby w pierwszym kwartale odbywały się... Tak, bo pani Lelek dała świetny pomysł, możemy, chociaż on jest nie do zrealizowania w tym roku, ale możemy w tym roku przyznać, a później już się trzymać terminu, dała coś takiego pomysł, żeby to był na przykład Rabczański Tłusty Czwartek. Dla kultury sportu. Dla kultury, możemy to inaczej robić. I wtedy wiemy, że w Tłusty Czwartek robimy w Rabce galę, imprezę, można to odpowiednio ubrać. I można po prostu, no dała taką propozycję. Nam ta propozycja się dosyć spodobała, bo to fajnie brzmi. Jest to na zakończenie karnawału, można to połączyć no, nawet z tymi... z jedzeniem pączku, że się tak wyrażę, ale to i zawsze po prostu byłoby już określony termin z góry. No, zawsze trzymamy się każdy po prostu, a musi być to też w miarę na początku roku, no bo trudno dać na drogę, a mieści się to zawsze w pierwszym kwartale. No będziemy, dzisiaj mi się wydaje, że możemy mieć tylko jakieś pewne propozycje, żeby zasugerować, jakie kategorie ewentualnie miałyby być. Jakie organizacje, te takie założenia, taki trzon do tego regulaminu, jakie kategorie, jak to ma wnioskować, w jakim terminie i ewentualnie... No i w jakiej formie byśmy chcieli to przyznawać, czy to tak, miał no ewentualnie być jaka, taki order, czy to miał być medal, czy to ma być dyplom, czy albo to, jaka statuetka, czy to jaka statuetka, statuetka może. Musimy przyjąć, żeby to było już niezmienialne, żeby to było jak jesteś, mają to jest raz niezmienialne. Tak, to już musiało pracować projekt. Jak na przykład są ordery, to na przykład do tego dają też również legitymację, żeby to było potwierdzenie, że ten order ta osoba konkretnie dostała. Ale to samą nazwę, to jak to się będzie nazywało, czy to zostaniemy przy tym, to jest wtórna sprawa. W większości mają zasłużone dla miasta i tu jest nazwa. Tak. I w większości to się pojawi. Tak. No i chyba tak i trzeba pozostawić. I tak trzeba będzie, żeby to po prostu było... To jest sobie fajna nazwa, ale tak... Może? Ten Tłusty Czwartek... Ale to my możemy samą imprezę tak nazwać. A samą imprezę to nie dyskutować.
No, tylko samo tyle, że będziemy wiedzieli, kiedy, w każdym roku to robi. Kiedy to robi. Czy tylko i wyłącznie dajemy osobom, czy też organizacjom? Nie, osobom. Wrzucamy tylko osobom. Tylko osoby fizyczne. Tak, tak, osoby fizyczne. Dlatego, to znaczy, taki był nasz pomysł. Nasz pomysł był taki, bo to wypłynęło przez rady. Tak. Nasz pomysł był taki, żeby w każdym roku nagradzać osoby, ale naprawdę, żeby to było prestiżowe, to bierzemy pod uwagę tylko osiągnięcia ogólnopolskie i międzynarodowe. To może być. To nie ma być takie na tej zasadzie, żeby każdy znowu po prostu każdemu. Komu się tam podoba przyznawać nagrodę. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że na przykład powinniśmy zaznaczyć też coś takiego, że na przykład jeśli dana osoba, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że jedna osoba ciągle coś tam będzie zdobywać, jakieś wyróżnienie, czyli na przykład możemy przyjąć taką zasadę, że jeśli powiedzmy w 2015 roku ta osoba była nagrodzona, tak, czyli przez jakiś tam czas już... No ale chwileczkę, jest to dyskusyjne. Jeżeli jest świetny sportowiec i on co roku zdobywa złoty medal, to dlaczego mu nie dać wyróżnienia, tylko dać komuś, kto zrobił nie 10 miejsce? Tylko dlatego, że on jest dobry? Ale czy nie mówimy o 10, tylko że jeśli... przyznajemy tytuł komuś, prawda? Jeżeli przyznajemy tytuł, to ten tytuł tylko jednorazowo się, znaczy na zawsze się nadaje. Nie, tak. Mi się wydaje, że znaczy, nie, tutaj... a nam o co innego chodziło. Ale to znaczy tytuł jako tytuł, to jest coś na zasadzie jako honorowego obywatela. Teraz, właśnie, zależy na tym, żeby nagradzać osoby z danego roku. Powiedzmy tak, to może trzeba wziąć pod uwagę dla osób dorosłych, na przykład zasłużonych, a dla młodzieży, dla uczniów stypendia, tak jak to robią w innych gminach. No nie, wtedy... no to stypendium mamy pieniądze na stypendia? No to wiecie, jak się... To jak porównać na przykład jakiegoś tam naszego lekarza, który faktycznie gdzieś tam leczy i należałoby go odznaczyć, do ale kogoś, mi się wydaje, że nam o coś zupełnie innego chodziło. To znaczy nam chodziło o to, nam chodziło o to, żeby myśmy się myśleli na razie o kulturze i sporcie, gdzie to jest wymierne. Bo kultura, sport, to są zazwyczaj medale na jakieś, czy nagrody z konkursów, jakiś tak. I to my możemy, że tak powiem, ocenić łatwo, bo ktoś wnioskuje na to, że osoba zdobyła jakieś tam miejsce. Udokumentuje to jakimś medalem. Natomiast kategoria zasłużony, tak tutaj zasłużony w jakiejś dziedzinie, to mamy tutaj honorowego obywatela. Ale ja wiem, tak. Takie uhonorowanie osoby, która faktycznie. No ale jak tutaj, przepraszam, była mowa o tym, że to będzie raz tylko, no to się bardziej podpina przed honorowego obywatela. Może podzielmy to na takie kategorie właśnie, że to co chcemy w dziedzinie kultury, czy w dziedzinie sportu, tak, to jest... nagradzać właśnie osoby, oczywiście osoby, a na przykład przedsiębiorca roku, czy bo było takie, czy lekarz roku, to oddzielne. Na przykład mamy to oddzielne. To tam są właśnie kategorie, jest przedsiębiorca, jest samorządowiec, tak. Jest tam a to osoba, tak. I tak dalej. Może my też powinniśmy wprowadzić takie kategorie. Natomiast w dziedzinie kultury i sportu to zupełnie inaczej będziemy to oceniać, bo to będziemy na zasadzie wyników, nie? Jeżeli chodzi tylko o kulturę i sport, to będziemy mieli w kółko te same organizacje, bo z kultury mamy tylko cztery zespoły, które działają w kółko, plus cztery dają góry. I co? I nam się będą co roku powiadać. Ale to nie będziemy organizacją przyznawać. U dzieci nie tym, tylko chcemy fizycznie. Ale to tak naprawdę też będą te same działa osoby. Tak, jedna osoba w Radcusiach, jedna osoba w Majakach, a potem dlaczego tego rodzica wybierze, ma nie innego, prawda? To ciężko później. To znaczy, chodzi o to, że nam ciężko będzie tych dzieci sam odbłowić, że akurat... Ale my trzeba, ale musimy zawsze przyznać tą nagrodę. Ale na przykład jeżeli jest sportowiec, który zdobył w danym roku jakąś nagrodę, to mu dawa, jeżeli nikt nie zdobył, to nie będziemy na siebie wiarzać. Ale lepiej wtedy na przykład kwestie faktycznie stypendium i tak jak robią inne gminy dzisiaj tutaj u nas okolicznej. Na przykład dostaje raz w roku w czerwcu przy wynikach, przy świadectwie za osiągnięcia i mają, dostają 700 zł najlepszy w danym zakresie, jeżeli miał osiągnięcia, wysoką tam miał średnią. Bo na obawie o to chodziło. 3-0 to jest dużo uczniów, Kasia. To za naukę, nie, za naukę. Za naukę, że oni mają w nauce się dokładnie. Jak nawet można na jakiś olimpijczyk, jeżeli będzie to na ogólnopolski, to jak najbardziej. Byśmy zrobili matematyka, która... No to jak najbardziej. A jeżeli będzie sportowiec z klubu i reprezentuje klub i w tym momencie ograniczamy go do nagrody, bo kluby... Ale no właśnie, no ale jak
plus, tylko oceniamy daną osobę. Jeżeli tak, zdobył, ale on reprezentuje na przykład też klub. Ale to już chodzi nie jest nagroda dla niego. Jak ktoś jest, reprezentuje klub Wierchy i nie wiem, no Wierchy nie, bo to w piłce, ale jak to inny jest dzieci na sportu, ale jest dzieci na sportu. I oni grupowo zdobywają. No to jeśli ja uważam, że tu jest racja, tu jest uwaga. Nie, no ale to jest cenna uwaga. Jeżeli no rzeczywiście, jeżeli to jest drużyna, to drużynę. No ale z tej, ale jeśli z danej drużyny na przykład jedna osoba się wyróżnia, tak jak tu wtedy na przykład organizacja nam powinna czyli, ale mi się wydaje, że dzisiaj o to już się wyklarowało. Musimy sobie ustalić dziedzinę, czyli sport, kultura, sport. Później na przykład robimy, nie wiem, przedsiębiorca roku, tytuły, nie? Przedsiębiorca roku, nie wiem. No jakie propozycje? No na pewno trzeba dać w zakresie tutaj społecznym, prawda? Ale jak to określić? No może niech ktoś no ja napisze. Na przykład przeczytam miasto, no, wydrukowane no przykładowe. No właśnie. Mogą na przykład składać i już powiem. Nie, jakie są kategorie? Proszę, bo zaraz się kategoriami, a później będziemy kategorie. Mają napisane tak. Wyróżnienia przyznaje się osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się działalnością na rzecz miasta, w szczególności w sferze społecznej, naukowej, edukacyjnej. Wyróżnienia mogą być przyznawane z uwagi na indywidualne czyny, na przykład ratujące życie czy zdrowie ludzi, prawda? Czyli może być i kultura, i sport, i jakiejś sferze społecznej, czy właśnie ratujące. Czyli określ, no to ktoś niech pisze, przydzielamy w okresie sportu, kultury, i w sferze społecznej, tak, naukowej i przedsiębiorczości? Na przykład i przedsiębiorczości. No dlatego, byśmy byli w kilku godzinach fazą. Wszystkie stowarzyszenia, organizacje, jeżeli byśmy musieli. No. No czyli ustalamy dziedziny. Czyli jeszcze raz. Dziedziny czy kategorie? No dziedziny, kategorie to jest to samo. Czyli sport, kultura, nauka, przedsiębiorczość i społeczna. No to wystarczy 5 kategorii, nie? Czy jeszcze coś? Można zacząć od tego. Od tego możemy. Słuchajcie, zacznijmy od szeregu. No. Czyli mamy kategorie. Tak. I teraz kto może zobaczyć? Teraz komu? Jak na przykład napisane, że tytuły nadaje się osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym. No to musimy zapisać. Fizycznym. Organizacją ja bym była też tak. Prawnym i organizacją ja też tak. No też. Tak, klub jest organizacją. Czyli dobrze. Tak, bo ktoś osobą, tak, szkoła, oczywiście, że tak. Mistrzostwo tam Polski, czy Europy, tak, nie będzie mógł. Tak. Czyli osobą, fizycznym, prawnym i organizacją społeczną. Dobrze. Teraz tak, teraz trzeba. Ja mogę. Tak, proszę. Ja mam prośbę, żeby była taka kategoria i chciałabym na przykład nagrodzić mecenasa. A do kultury. To może kapituła na przykład przyznać, prawda? Bo widzę, że na przykład kapituła oprócz tych kategorii przyznaje mecenas, tak jak jest mecenas. I jest mecenas właśnie. To, że kapituła może realizować osiągnięcia, tylko narodzić ewentualnie firma, która w danym roku. To znaczy, może zapisać w najwięcej nas sponsorowała, ale to można zapisać w regulaminie później, że kapituła może przyznać dodatkowe nagrody. W danym roku. Jeszcze które. To możemy później zapisać, także dodatkowo. Zachęciło może. Ewentualnych sponsorów. Myślę, że tak. Wiemy sobie, żeby właśnie ich było widać. Czyli mamy kategorię, mamy komu. Teraz trzeba kto zgłasza, wnioskodawcy. Ja uważam, że powinna być każda osoba, która poprze wniosek. Dlatego, że po prostu często jest tak, myśmy to na ten temat rozmawiali, często jest tak, że jak się zawęzimy tylko do organizacji i do jakichś dyrektorów, a często są takie osoby, które na przykład uprawiają niszowy sport i prawie o tym nikt nie wie. I kto ją zgłosi? To znaczy, jak się orientowałam, to zazwyczaj podane są i organizacje społeczne, i osoby fizyczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, rady osiedli, szkoły, placówki oświatowe, no bo tutaj każdy by mógł tak do nas, prawda? Czyli każdy. Instytucje kultury. A jeżeli chodzi o mieszkańców, to na przykład jest powiedziane, że na przykład 10 podpisów danego mieszkańca, prawda? Na jedną kandydata, prawda? No żeby to też było poparte, no to nie proszę, osoba, żeby to proszę nam to przeczytać, to zapiszemy. Albo my może sobie to osoby fizyczne, tak.
Nie, ale imienne wnioski, na przykład o nadanie tam tytułu, czy tego oznaczenia, mogą składać organizacje społeczne. Na pewno. Związki zawodowe. Jakby w dużym mieście, jeżeli są, no to faktycznie, ale u nas nie ma chyba, więc nie myślimy, gdzie. Stowarzyszenia, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, to jak najbardziej, rady osiedli. No, instytucje kultury. No też. No ale po kolei, bo musimy nad każdym się zastanowić. Na przykład to jest podane komisje rady miasta, prawda? Różne są komisje. Więc nie wiem, czy komisje również mają możliwość? No, zależy kto to będzie przydzielał to. I jak to ustalimy w regulaminie. Komisje? Nie. No chyba, że nasza komisja kultury. No ale to, ale musi się zastanowić, kto będzie. Nie będzie wpływać. Dokładnie. No, czyli kogo mamy? Ile tych rzeczy mamy? Osoby fizyczne. No. No, ale to już organizacje społeczne, związki zawodowe. Ale to by mało kasowujemy dzisiaj to. Związki nie. Nie, związki nie. Chociażby jakieś takie ramy ustalmy. Dzisiaj, że... No. A później tak trzeba na tego pracować, bo dzisiaj ale dzisiaj ustalmy ramy, bo to tak. Stowarzyszenie, tak. Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, rady osiedli, no i mieszkańcy. Rady osiedli? No nie wiem, czy no dlaczego mamy sobie zawężać? I chyba, że ich traktujemy jako mieszkańców i składają na mieszkańcy. Mieszkańcy, słuchajcie, rada osiedli, się zebranie trzeba porobić, nie. To nie, to mieszkańcy. Mieszkańcy przy uzyskaniu 10 podpisów. Musi być przy uzyskaniu 10 podpisów. Od razu to zaznaczymy. Niektórzy mają jeszcze tak wprowadzone, że na przykład co najmniej 5 radnych, jeżeli zawnioskują, prawda? No ale to myślę, że no, to też ich potraktujemy jako mieszkańcy i pokazuje, że ich płynie na przykład nie pewno, oczywiście. Czyli i teraz to rozpatruje, bo to jest ta kapituła jest najważniejsza. No właśnie, powiedziałam, to wchodzi w skład kapituła. Kapituła, już mówię, w skład kapituły wchodzi. No właśnie, i teraz my się musimy zastanowić kto. A przepraszam, a kto w ogóle, bo teraz się zastanawiam, kto w ogóle wręcza takie nagrody? Burmistrz, tak? Przewodniczący w większości. Przewodniczący podpisuje, jeżeli nawet był jakiś tam dyplom regulaminy, w sumie to wtedy podpisuje przewodniczący, ale my możemy ustalić, że burmistrz. No, to ustawy burmistrz. W imieniu samorządu, bo on reprezentuje samorząd. Ja myślę, że rada będzie w tej kapitule raczej uczestniczyć, bo bardziej bym tu widziała radę. Tak. A burmistrz nie wręcza, a radni w kapitule, żeby mieli udział. To właśnie kto w skład kapituły wchodzi? Czyli piszemy rada, kto wchodzi. Może rada. Rada. Może być rada. Ale rada ale jako nie tylko, ale nie, to właśnie chyba powołuje zarządzenie. Tak mi się wydaje, że może co roku byłby, tak mi się wydaje, że dlatego nie podają, bo co roku się zmienia. Ale dobrze, ale trzeba burmistrz, żeby wiedział kogo powołać, musi mieć zasady powołania kapituły, bo my nie chcemy, żeby to było takie, żeby właśnie, żeby wiadomo było kto, tak było, jak jest napisane. Bo nie możemy tutaj powołać kapituły, bo przecież to się ciągle zmienia w ludzie, prawda? Ten człowiek nam chodzi, to nie możemy tylko taki zarys dać, kto powołał udział w kapituły, jak chodzi skład tej kapituły. Dokładnie, dwóch przedstawicieli rady, na przykład, nie wiem, członkowie tam, czy mieszkańców, prawda, czy tam osoba z jakiegoś stowarzyszenia. No ale to właśnie na to stowarzyszenia może nie, bo skoro stowarzyszenia mają możliwość zgłaszania danych osób. Się w danej dziedzinie, prawda, na przykład specjalizuje. No ale właśnie dlatego by dobrze było, żeby to ustalić skład. I to, bo my musimy to napisać, żeby w regulaminie. Że powołuje, co roku powołuje tak. burmistrz, bo jak przydziela burmistrz, i w skład wchodzą na przykład iluś tam radnych, bo w sumie my decydujemy później o pieniądzach. No chyba, że na przykład komisja właśnie kultury. Albo komisja kultury. Komisja kultury, o bardzo dobrze. To może rzeczywiście w skład kapituły wchodzi komisja kultury, która zaprasza nas do... I wtedy komisja kultury na przykład... Jeśli będziemy wiedzieć, jakie osoby są zgłoszone, no to wtedy na przykład... No, zapraszamy odpowiednie osoby z danej dziedziny, żeby... Czyli albo może przyznać, ponieważ jest to nagroda samorządu, to w skład o przyznaniu nagród decyduje kapituła, w skład której wchodzi komisja kultury. Komisja kultury.
i na musi być przecież posiedzenie jawne i to najlepsze jest wtedy. I zaprasza wtedy się specjalne posiedzenie i komisja sobie opracuje wewnętrzny regulamin, że musi zaprosić z danych dziedzin jakichś fachowców i tak. Wiedząc, jakie osoby są zgłoszone, wtedy z takiej dziedziny... Bo to jest nagroda samorządu. To ma być nagroda samorządu. Nie, nie jakichś innych instytucji. I czy tą nagrodę będzie nadawała Rada Miejska? Tak, Rada Miejska. Pisane, że nadaje Tak, Rada Miejska, oczywiście, tak. Uchwałą. Czyli normalnie uchwałą Rada Uchwałą Rada Miejska, tak, żeby, żeby to wszystko było legalnie, że nam nikt nie zarzucił, że kogoś tam po znajomości. Tak, i to będzie najbardziej czytelne. Burmistrz wręcza w imieniu samorządu, a komisja rekrutacji, rada uchwałą, tak się uchwałą przyznaje obywatela honorowego i wtedy będzie prestiż tej nagrody, nie? Czekajcie, bo ja się nie wiem, czy się nie pogubiłam. Zostawmy nagrodę. Kapituła. Tak, kapituła, którą powołuje pani burmistrz. Tak? Nie, to już nie. Komisja Kultury. Komisja Kultury. A Komisja Kultury w zależności od tego, jakie będą osoby zgłoszone, A Komisja Kultury musi mieć swój taki rozpatrzy regulamin, że na danej komisji powołuje jeszcze w celu wysłuchania opinii, powołuje z danej dziedziny, no bo jak przyjdą kilku sportowców, to niech ktoś będzie reprezentant tego wnioskodawcy, prawda? No żeby wysłuchał. To znaczy w ogóle może powinniśmy zaznaczyć na przykład, że składając wniosek, że to nie było tylko takie, że na przykład dana osoba składa wniosek i nam przedstawia tylko imię i nazwisko. Nie. Musi być wypełniony, oświadczony, to nie może być udokumentowany, nie. No i jeszcze jest tak, jak na przykład my składamy wszystkie konkursy, zawsze ta osoba musi wyrazić zgodę na to, żeby ją w ogóle zgłosić. Ale ja myślę tutaj jeszcze w składzie. Mamy często tak, że osoby z Rafin nie życzą sobie. Ja myślę, że w tej skład tej kapituły jeszcze powinna być przedstawiciel działu promocji. Oczywiście. Musi być coś jeszcze z urzędu. Przez burmistrza, prawda? Żeby to było tego, bo to jest. Jeżeli przyjdzie sport, no to wiadomo, że tak. Bo to jest nagroda samorządu, czyli rada i urząd musi być w tym, czy pan dyrektor, nie? Z MOK-u, nie? Wskazana przez burmistrza. Tak. Bo to może dla różnowa. Słuchajcie, 50-lecie. No i dlatego musi być dobre grono ludzi. Miałam kapitułę, miałam te wnioski. A i tak są później. A ile było potem pretensji? Dlatego my chcemy to robić to przy otwartych drzwiach na komisji, żeby nam nikt nie rzucił. Tak. I czyli ja proponuję, żeby w skład rady wchodziła komisja i jeszcze żeby kapituły i jeszcze żeby wchodzili też przedstawiciele burmistrza. Przedstawiciele burmistrza, żeby wchodzili. Może jest w komisji na osób edukacji? 5, 7. No to może jeszcze 3 osoby przedstawiciele burmistrza. I wtedy to będzie miało ręce i nogi. W zależności od zakresu. Tak, czy kultura, czy to, ale to musi być. Czy oświata, tak, bo to jest nagroda samorządu, czyli dwie strony muszą brać w tym udział. Kapituły no. Wchodzą w radni komisji? Przez komisję? Nie, radni, no cała komisja. Cała komisja wskazana. Cała komisja kultury. Oraz czy osoby wskazane przez burmistrza. O. Wystarczy czy? No a te wnioski to później trzeba będzie taki wniosek, ale jak mają. Proszę przeczytać, co w tym wniosku jest. Wniosek o przyznanie nagrody tam. To była obraza służony, czy tam jako się oznaczało. Imię, nazwisko kandydata, pełna nazwa. Tak. Dokładny adres siedziby czy zamieszkania zgłoszonego kandydata do nagrody, opis dokonań kandydata w roku podlegającym ocenie. Tak. Krótka charakterystyka dokonań kandydata za lata poprzednie.
i tu jest podpis wnioskodawcy. Ale czy to ważne za lata poprzednie, czy rozpisać się, mi się wydaje, że ten rok. Ale pierwszym razem musimy jakoś wystarczać. Pierwszym razem musimy już wiedzieli, co jest, ale pierwszym nie będą też wcześniejsze dokonania. A jak proponujemy teraz na ten rok, czy my zdążymy do... Zdążymy, musimy zdążyć. No może zdążmy, no najwyżej sobie przedłużymy termin. Zróbmy pierwszy raz, a może tylko w dziedzinie. Zróbmy może to pierwszy teraz raz może zawęźmy tą dziedzinę właśnie. Ten pierwszy rok, prawda? Zawęźmy tą dziedzinę. Może już nie będziemy jakiegoś wielkiej tam robić gali, czy coś. Możemy pierwszy raz możemy to zrobić nawet na uroczystej sesji, a dopiero od nas... Albo w kinie coś zrobić? Albo w kinie można zrobić jakąś... Chyba, że ktoś już ma, chyba, że może do takich dziedzin, że już wiemy, że po prostu no, komuś się tak ewidentnie należy. No, to znaczy, no, na pewno każdy tam zna już takie osoby, które w tym 2015 roku jakieś szczególne osiągnięcia, czy czymś tam się wyróżniły i zasłużyły, czy dla kultury, czy dla sportu, to wiemy, no nie? Ale żebyśmy to zdążyli rzeczywiście w tym pierwszym kwartale, to może... Ale może dzisiaj, może w tym roku pierwszy raz... Sport i kultura. Rozszerzymy to o sferę naukową i społeczną. Albo przedłużyć termin w tym roku. Myślę, że trzeba już... Teraz tłusty czwartek to się nie zrobi. Dokładnie, nie ma co. Spokojnie trzeba zrobić, prawda? I to może być przecież dobrze po wakacjach. W pierwszym półroczu. To na przykład już tym pierwszym razem to maksymalnie, żeby się w pierwszym półroczu to odbyło, no nie? A tak na przyszłość to będziemy... Tłusty czwartek. Żeby to było maksymalnie pierwszy... No, tłusty czwartek. Może nie tylko dla Rabczański tłusty czwartek. Nie tylko dla kultury, nie? Nie wiem, czy Krzysiek Pędziłon kończy karierę, grał w tą piłkę w tej Rabce 20 lat, czy ile? To może zróbmy, spróbujmy to zrobić, no zmierzmy się, bo jak no nie będziemy jak wiedzieć, się nie spieszymy, to nie będziemy wiedzieć. Dajemy aż 10 lat. Czyli jaka jest nasza propozycja? No, ale to tak nie mówię do tego. To może zostawmy sobie na wolne wnioski, będziemy się zastanawiać, co ten... Ja myślę, że spróbujmy to zrobić, bo jak się za to nie weźmiemy, to zawsze nie będziemy. Ja też jestem za tym, żebyśmy się w tym roku nie zrobili raz w roku. Raz w roku i czwartku. Trzymamy się tego czwartku. To był świetny pomysł. To był bardzo dobry pomysł właśnie. A wnioski mogą trwać cały rok, prawda? A za na przykład rozpatrywamy. Wnioski na przykład wpływają do lutego czy do czerwca. Że na przykład przyjmiemy na przyszłość. Ale to trzeba będzie ogłoszyć tak przynajmniej. Tak, tak jest przynajmniej tytuł dla lepszego sportowca. Czy ewentualnie laureatów nie wciągnąć potem do kapitułu? No ale żeby się nam to nie rozrosło, ja wiem, ale żeby nam się to nie rozrosło później do setki osób i będzie jeszcze gorzej rozpadnie. Mi się wydaje, że... Bo to jest zawsze problem. Jak było, mieliśmy taki regulamin co do obywateli... Możemy się też spotkać z zarzutami, że ciągle te same osoby oceniają, prawda? Ale to jest nasza nagroda, to jest nagroda samorządu, więc my to oceniamy. Niech sobie zrobi ktoś inny, wymyśli swoją nagrodę, to jest nasza nagroda. I wy chcecie mieć decydujący. Spróbujmy, a jak to nie wyjdzie, na razie przynajmniej przez dwa lata, bo żebyś tak nie było, bo myśmy mieli problem z tymi obywatelami honorowymi. Tam było też zapisane, że one wchodzą w skład kapituły. Pewno, żeby to były osoby starsze. Później się okazało, że jedna osoba w Krakowie, druga tu nawet gdzieś były za granicą te pierwsi i później się nie można było zebrać. O to chodzi. No. Tak, a propos to trochę było. Dlatego można było się tutaj zastanowić właśnie na to wydarzenie. To może zostawimy na następne posiedzenie, Tylko kapcia, ksiądz, nie? I Koleński. No to się można zastanawiać tutaj, żeby czy nie przyznać jeszcze w tym roku, prawda, komuś. Może spróbujmy na razie tak.
jak się okaże, że to się zawęża, to przecież my możemy ten regulamin na następny rok zmienić, nie? No, zacznijmy od czegoś, bo my o tym już mówimy od kadencji. Nie, ale ten tłusty czwartek to w tym roku jest szybciutko. No to nie, 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 to nie, nie, to teraz nie damy rady. Ja myślę, że w tym roku zostawmy to do, może nawet i do czerwca, w pierwszym półroczu, żeby zrobić to. No właśnie, bo praktycznie też musimy dać czas na zgłaszanie. Oczywiście, że kandydat. W pierwszym, to teraz wyjątkowo dajemy termin do końca czerwca, żeby ta gala była do końca czerwca. Gdzie na trzeba opracować właśnie i regulamin i... No i później ogłosić. Tak. Opracujemy to, to jest kwestia dwóch komisji, to my też... To już może też jest założenie właśnie nie. Zupełnie inaczej, trzeba wymyślić tak. Czyli słuchajcie, na ten pierwszy rok... Nie, bo ja też myślałam zasłużony. Nie. Potem... Coś inne, jakąś inną nazwę może. Chociaż... Gazela biznesu. No, tak było. No, gazela biznesu, ale gazela przedsiębiorców jest przyznawana. No. Tutaj nad nazwą to się musimy przespać z nią i na następnej komisji. Ja się Zasłużenie dla miasta i... Ale ten tytuł zasłużony to już jest tak... On jest tak, prawda, już popularny, ale jest prestiżowy. Jest prestiżowy. Później oni się mogą posługiwać. Albo zasłużony dla radki w tym i tym roku. Może być taki w dziedzinie tej. Może być, bo jest to proste, a w sumie nikomu... Czyli zasłużony. No, to już państwo mają znaczenia medale. To są takie... A czy to już też dzisiaj oczywiście, w jaki sposób będziemy nagradzać te osoby, czy to jeszcze się nad tym zastanawiamy? Znaczy, na pewno ma być, jeżeli mówimy o Medialu Nagrodu za Błęda. Tak, musi to być. I to musi być cały czas to samo. Tak. To na pewno może nawiązywać do naszego parku, żeby to było gdzieś tam, gdzieś widoczne, albo do jakiejś budowy. Bo skoro te osoby reprezentują naszą armię, żeby to musi być dokładać. I na pewno do tego musi być dyplom, który też będzie określony, ale już konkretnie będzie wyglądał, prawda? No to ale to już coś się wasz dział w tym zajmie, nie? No to już. Tylko żeby to było jakieś takie fajne coś, żeby no na razie jest w górze, ja już też zadałam. Ale to albo się przychylamy tyle, bo zasłużony dla rabki w roku tym, albo jakiś wymyślić. Jakiś zasłużony to już chyba jest no właśnie. To już nie jest dyplom. No właśnie. To już raczej dostaje no. No może coś dokładnie. Albo coś innego. Trzeba przemyśleć inną rzecz. Co może coś wymyślicie, nie? Żeby pasowało to do wszystkich. Dokładnie. No, to nad ma to czyli to jakaś organizacja? No właśnie. To wymyślcie nad tym tutaj. I niekoniecznie rabczanie. Dokładnie, to właśnie. A jak ktoś będzie słuchał. Ale czekajcie, bo właśnie myśmy tutaj jeszcze jedno było. Nie, myśmy nie, bo myśmy właśnie chcieli nagradzać rabczan. Ale no, ale zasłużony dla chwila, ale. Żeby to byli rabczanie. Gmina Rabka, pani przewodnicząca, gmina Rabka. Gmina, no nie tak, miasto. Nie tylko Rabka, ale cała gmina. No, nie. A co na przykład z osobami mieszkającymi w sołectwach? Nie, ale nie, to ja o tym nie mówię, tylko ja mówię o tym, żebyśmy się chcieli zlepić na naszych mieszkańcach, a nie na tym, kto mieszka w Krakowie, bo to jest tytuł honorowy, o się dajemy takiemu. No. To się zdarzy dla Rabki. No to musimy tutaj precyzyjnie. Jeżeli mamy nawet w dziedzinie jakiejś nauki, to będzie dziecko, które mieszka za granicami gminy, a nas reprezentuje, nasze szkoły reprezentuje. Aha, racja, rzeczywiście, racja, tak. Czyli musimy napisać, komu się przyznaje. Czyli musimy doprecyzować, że... Dokładnie, zmienia tą wodę, a dalej reprezentuje się dla was. No czyli nagroda może być przyznana dla... No, dla gminy. Ale za jakie osiągnięcia? Przynajmniej na pole, żeby to nie były takie osiągnięcia, że ktoś w Rabce coś... Za wybitne osiągnięcia. Za wybitne. Za wybitne. No to dobrze. I co to jeszcze musimy doprecyzować? Na rzecz gminy. Na rzecz gminy Rabka, to też gminy. I co tam jeszcze? Czyli mamy tak, kto może wystąpić, kto ocenia,
komu można przyznać, a teraz termin. Termin, no przyznać mają tak napisane. Termin wręczenia i jego uroczysty charakter ustala przewodniczący Rady Miasta. To termin wręczenia zostanie, a my będziemy się później dołożyć do tego czwartek. Dokładnie. Zrobimy taką imprezę. Zapraszam, to jest czwartek. No, taką galę. No, fajnie. No i na pewno będziemy musieli ten wzór tego wyróżnienia opisać. Tak, jak wygląda, jakie tam proporcje, jakie kolory, tak. Tak, a to już było, tak. No to tak, że opisujemy sztandar, czy coś takiego. Tak. I co jeszcze potrzeba do tego? Ale później, czy tu jest w tym regulaminie, są kryteria oceny, czy to już nie? To już na komisji, na komisji. Tak. I co to jeszcze? Czyli to my wszystko zapiszemy i następna komisja powinna już być taka, żeby ten regulamin można było wprowadzić, ja myślę, że w lutym, żebyśmy na sesji to uchwalili. W lutym na sesji uchwalić. Zastanawiam się, czy jak wykorzystać ewentualnie, no nie wiem, bo tak, nie mamy tych dni rad. Ja zawsze to w związku z tym, że to Radka Miasto Dzieci Świata, no to... Ale to ten hasło, tak, Radka to Miasto Dzieci Świata, to już jest takie... Ale myśmy chcieli stworzyć zupełnie osobną imprezę, nową imprezę, która jest nie podszywa się pod inne imprezy, bo tam to już ma jakąś swoją tradycję, te dni rabki innego, a myśmy chcieli zupełnie inną imprezę zrobić. Żeby to było właśnie w kinie się odbywało i dlaczego ten formę gali. My chcemy formę gali koncertu, żeby to wszyscy nominowani są zaproszeni, możliwie zostali wyróżnieni. Tak, na gale w ten sposób. Myślę, że koncert. Może się, jak będzie prestiż, może ktoś znany sportowiec będzie wręczał. No my chcemy w tym kierunku iść, żeby to było po prostu taka impreza odbywająca się w kinie. Teraz czyli na to nie mamy co liczyć, bo to będą tylko ciągle ci rabczanie, prawda? No ale ja się wrażę, że na przykład nie mamy takich osób, no to nie będzie gali. Są tutaj dopiero dostajemy, że ktoś jakąś karatę gdzieś tam zdobył w Polsce medal, ktoś tu mówił, że gdzieś tam znowu. Tak, no ludzie są szary. Ale to są właśnie takie osoby, które każdy z nas w swoim środowisku zna te osoby, tak. Ale one albo nie, może i nie chcą poniekąd, a czasami no, są takie skromne, że no, ale teraz, musimy się zastanowić nad tym, jak występujemy o te nominacje. Czyli my się zwracamy teraz do szkół, musimy jakiś tak na internecie, prawda? Musi być określona liczba dni, prawda? Ile oczekujemy, gdzie składamy, czy decyduje tutaj data wpływu do urzędu, czy jest data poszłego, no to już musi być określona. W sensie, a czy to, nie wiem, tak się zastanawiam, powiedzmy, mamy w dziedzinie kultury 5 jak gdyby nominowanych, wybieramy jednego. No. Kto o tym decyduje? Kapituła. Czyli to nie będzie tak, jak jest, powiedzmy tam, jak w telewizji dają na przykład dziennikarz roku i puszczają ten i ten. Czy to nie będzie dla tych ludzi, którzy nie dostaną takie trochę? Dostaną dyplom za panu. A jak to trochę? No to nie samo to, że już będą. Samo to, że dostaną dyplom, a może jakąś małą nagrodę dostaną. Ja tak się zastanawiam, czy nie zrobić, że wyróżnia. Ale my też musimy tutaj dać. Ale słuchajcie, myśmy nominowanych na przykład 10 kandydatów, ale 5 na przykład nominowanych z tego wybieramy. Tak. A jedna wygrywa, ale te 5 nominowanych. Przecież myśmy, ale Ela, myśmy też pojechały z burmistrz na galę. Kilka razy. I też żeśmy nic nie dostali, byliśmy tylko nominowani. A to, że nas nie wywołali na scenę, ale to sam zaszczyt, że już myśmy się znaleźli w tym gronie. A być może się okazać, że na przykład w danym roku spośród tej dziesiątki, która tam będzie brana pod uwagę, może się okazać, że w jednym roku te 5 osób będą jakoś tam szczególnie nagrodzone, a na następny rok może się okazać, że te pozostałe osoby będą mieć jakieś bardziej większe osiągnięcia. Ale słuchajcie, my się nie mamy co przejmować, bo przecież my wyróżniamy te osoby i każdy startując w zawodach
jest przyzwyczajony do tego, że albo wygrywa, albo nie. To nie są ludzie, którzy odczują porażkę. No ludzie nominowani czy zgłaszani. No to dostaną. Powiedzmy 10 osób jest zgłaszanych. Oni wyrażają zgodę na to. Tak. Wybiera się jednego. My wybieramy, nie, my wybieramy na przykład pięć, tak, no, jako tak, komisja. Tak. W zależności od kandydatów. A w drugim roku, jak ktoś się do takiej osoby wróci, powie: dziękuję, w tamtym roku byłem. Ale no to świadczy o tej osobie. Marla, ja mówię generalnie, jak to może być, nie? No to co? Może powiedzieć, ale nie Ela, chcę czy nic takiego. Ale to jak nie chcę, ale Ela, no to... No. Ela, no to wiesz, no to na tej zasadzie... To też się nie ma, ale zobaczmy, może to będzie. Ale słuchajcie, zróbmy pierwszy raz, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Przecież my zawsze możemy to poprawiać. Może się okazać, słuchajcie, że na przykład tam powiedzmy w dziedzinie kultury, może nie, ale na przykład w dziedzinie sportu będzie tylko 5 osób. Oczywiście. To wtedy to albo 3, to będzie wiadomo, my się martwimy tu wieloma osobami, ale naprawdę takich osób nie jest dużo. Jedna nagroda. Jedna dalej ci nie. Tak. Nie tak, że jedna, musi być jedna. I może wtedy przeznaczmy w budżecie na to środki, żeby to było naprawdę jakaś nagroda pieniężna, przynajmniej z 1000 złotych. Nie można przyznać nagrody pieniężnej. Nie? No nie mam takiego. Bo ja to sobie widzę, że nie ma czegoś takiego. Nie? A stypendia mogłyby być. A stypendia, stypendia. No ale co to stypendium 1000 złotych? Dlaczego? No dobra, dobrze? Tak, oczywiście, że tak. Jak ma nic nie wiedziała, to jest no. Jednorazowe za osiągnięcia, naprawdę. No ale nie, tylko ja się zastanawiam, bo tak, bo no, na przykład tak jest dokładnie. Nie ma pieniędzy. No właśnie. Tylko ja się zastanawiam, dobrze, a dla takiego przedsiębiorcy, no dziecku jak damy 1000 złotych, to jest dużo. A co to dla tego przedsiębiorcy 1000 złotych? Ale my nie możemy patrzeć na to, co dla tego przedsiębiorcy 1000 złotych, tylko to jest nagroda. Dla niego będzie symboliczna nagroda. Będzie to statuetka, czy ten order, czy ten... Ale ja na razie bym się zastanawiała przy tym o pieniądze. Nie, o pieniądze nie, no ja tego tak mówię. Ale inny mówię. Tak, tak. Jeżeliśmy tak trochę wybiegały już. Wybiegały przyszłość. No bo teraz tak, byśmy musieli na przykład, że do, na przykład do końca, nie wiem, lutego, czy któregoś muszą wpłynąć wnioski, prawda? No bo 2 miesiące nie, to jest dużo. To jest za krótki czas w tym momencie. Ale ja mówię o przyszłości. To na przyszłość, ale skupmy się na tym roku, jeśli byśmy chcieli w tym roku. Dobrze. To w tym roku, tak jak pani Ela mówi, ja też uważam, że jak my dopiero w lutym uchwalimy, no to do końca, końca marca na przykład. Do kwietnia, a później 2 miesiące mamy na gale, nie? No, to do końca kwietnia, tak. To do końca i się wtedy zmieścimy, nie? I wtedy w tym roku wyjątkowo na przykład zrobić to do końca czerwca, żebyśmy się zmieścili. W no, bo później są wakacje, później się to rozmywa, nie, to musi nie, być do końca czerwca. To musi nie, być śmiesznie poza tym nagrodami. No, właśnie. No, w lipcu, no, za 2015. No, dokładnie. No, może by się w maju nawet, no musimy mieć termin po prostu. To też będzie zależało na przykład, jeśli no, rzeczywiście my do końca kwietnia nagrody będziemy przyznawać. Poczynając dopiero od tego roku. Nie, za długo to, bo nigdy nie zadecydujemy. To musimy spróbować. Tak, to musimy spróbować. Nie, za 2015. Skończył się 2015 i bierzemy pod uwagę. I dajemy czas do... Tak, no właśnie. Do kwietnia. Rzeczywiście dajemy ten czas do końca kwietnia na zgłaszanie. Tak. A później to już w zależności... A później przetestujemy i będziemy zmieniać, nie? I poszerzać te dziedziny. Bo czy dajemy termin od do składania, czy na przykład teraz ogłosić w tym roku, że teraz termin jest na przykład do końca kwietnia, tak. A na przykład na przyszłe lata, na przyszłe lata. Ja to mam tak, że nominacje czy kandydatury wpływają cały rok, nie później niż do 30 kwietnia kolejnego roku. Oczywiście. No bo teraz pamiętamy, za pół roku nie będzie. Nie, oczywiście, to później tak trzeba będzie zrobić. Tak, zrobić, tak. A później przez cały rok mogą kandydatury do nas. A później nawet można było do końca stycznia. Dokładnie. Oczywiście, że taki sukces osiągnie i już ktoś może złożyć. Ale później, żeby zdążyć, to można było ten termin nawet skrócić do końca stycznia. No, na przyszły rok. Na przyszły rok, bo przez cały rok może składać to już. No. Na przyszły rok. I żeby się zmieścić w tym tłustym czwartku. No a wtedy jak możemy mieć wszystko pracowane, to wtedy na tłusty czwartek też mi się podoba. Dobra, Państwo. No super. Lubicie kurz. Jeść. Jeść. Nie robić. To najwięcej pączków zje.
Ale raczej to już by mnie narażała delikwentem. Czy nie ten poziom chcemy osiągnąć? Czyli w tym momencie mamy te najważniejsze rzeczy już zaznaczone, to co chcemy wprowadzić i założenie. I to w miarę szybko, to znaczy w lutym na początku zrobimy tą komisję, ustalimy się zaraz, bo sobie to spiszemy. Jakby można było jeszcze ewentualnie to poprosić, odbić. Nie, ja bym tak nie powiem, tak. Ale to mniej więcej mamy jak to wygląda, jak to wygląda, prawda? To jest ewentualnie, albo na całość możemy tak układać, to skserować. Nie, nie będziemy skserować, bo ja tego nie wierzę. Czemu? To tym bardziej. Wszystko we wniosku jest. Wziął wniosku, ktoś składa wniosek, musi tu udokumentować, to nie może być tak napisane. Osiągnięcia z tego, no, bo poprzednich lat, po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Systematycznie z danego roku. Na pewno im więcej, no przecież wiadomo, że osoba, która osiągnęła jakiś międzynarodowy sukces, będzie miała pierwszeństwo przez, no i większe. To są wszystkie takie różne dokumenty. Mamy jakieś muzyczne przecież festiwale gdzieś tam wygrywają. Tak, wszystko możemy oczywiście. Przecież uczniowie w jakimś jacyś z Romera wiem, że mieli tam osiągnięcia w jakiejś tam informatyce, no, jakieś szkoła pewno. Wszystko no, nie działa. My nie wiemy o tym. To chodzi. Tak. Raz, dwa no razy muszą być właśnie za tak, tak, to są naprawdę no ale czy one występują tam na konkursie w jakim imieniu? W imieniu szkoły muzycznej? Tak, ze Zdrojca. Filialowy tak, niestety. No, o. No, ale no, wrabce. Ale wrabce. Ale wrabce. No są decydują, że są muzyczne, też ma u nas ognisko. Czyli co do tego regulaminu mamy już takie najważniejsze no rzeczy. No właśnie, to trzeba teraz to jeszcze ubrać i na następnej wieczorze już to było tak, w miarę przygotowane, to już musimy to przygotować. No i później zamieszczać ogłoszenie. No tak, ale później jak będziemy mieć, to już będzie jeszcze jest procedura, tak, która... Tak. To już wydział promocji, nie? Czyli co, tak, czyli co do tego punktu mamy chyba wszystko w miarę omówione na chwilę obecną, chyba że jeszcze komuś coś się nasuwa. No trzeba myśleć nad tym tytułem, nad, bo to tak chyba, żeby możecie dzisiaj w uchwale to napisać, nie? Żeby to musi no, zastanowić do nas. To wymyślać, może gdzieś popatrzeć. Obejmować tak, musi pasować do wszystkich. Tak. A właściwie powinno być jedno takie tak, słowo, które... No panie, nie może na przykład gazela biznesu jest świetnym, ale dla biznesu, no, prawda? Ale nie wracę, no, właśnie, nie wracę. Tak jak słonie. Żebyśmy nie poszli. No właśnie. Nie narazili się na śmieszkę. No właśnie, bo tak. Coś by musieli. Co, bo i żeby pasowało do dzieci i do dorosłych, bo to też jest ważne, też prawda? Że to musi, no, może być, musi być jakaś uniwersalna nazwa. Tak, uniwersalna nazwa. Pani Kasia. Jest mieści, tak, zrobimy burzę mózgów. Tak, burzę mózgów. Czyli o następnym posiedzeniu komisji, jeśli go ustalimy, to też pozostaniemy, bo pewnie będziemy również zapraszać panią Kasię i panią dyrektor, bo wiadomo, to są sprawy, które powinniśmy po wspólnie omawiać, to jej się wydaje. Czyli jeśli ten punkt byśmy mieli tak z grubsza omówiony i zaznaczone to, co chcemy zaznaczyć w tym regulaminie, w tych naszych zasadach, to może przejdźmy jeszcze do jednego punktu, gdzie mamy punkt mówiący o omówienie spraw związanych z organizacją Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. I powiem, o co mi chodzi w tym punkcie. To już wcześniej rozmawiałyśmy z panią dyrektor MOK-u, panią Jasią Lelek, i zastanawiałyśmy się, jakby to zrobić, żeby na przykład dać szansę zespołom regionalnym z naszej gminy na możliwość udziału w Karpackim Festiwalu. Wiemy, że eliminacje odbywają się z Zakopanem i są one dosyć na wysokim poziomie i nie każdy zespół ma szansę, żeby zorganizować takie eliminacje u nas tutaj w Radce w gminie. Proszę nam pani dyrektor powiedzieć, jak by to wyglądało, jakie są szanse, żeby dać szansę zespołom naszym, z naszej gminy na udział w tym tak, festiwalu. Jak to wygląda? No, jak by to tak, wyglądało? Ja absolutnie sobie poradzę tutaj organizacyjnie, nawet finansowo. Tak? Natomiast jestem po rozmowie z współorganizatorem, właściwie decydującym,
Bo to też pani musi z... Tak, to jest Małopolskie Centrum Kultury tak, który powołuje komisję etnograficzną, która kwalifikuje zespoły wszędzie. Wszędzie, tak. W całym województwie małopolskim. To są Lachy, to są Krakowiacy, to są Górale i tak dalej. I wszędzie tam jest komisja etnograficzna, która bierze pewną odpowiedzialność za to, że to się stara. I teraz jest problem taki, że do, w ogóle do festiwalu, który ma w tym roku jubileusz 40-lecie, chce rocznie przystąpić 50-60 zespołów. To jest, jest kwalifikowanych 12-14. I to jest prestiżowy festiwal i te zespoły się starają. Dlatego Nowy Sącz zdecydowanie odradza takie eliminacje w Radce, dlatego że w tym momencie zmniejszamy rangę tego festiwalu. Robimy sobie tutaj imprezkę dla swoich zespołów i kwalifikujemy swoje zespoły do festiwalu. Komisję, prawda? To znaczy komisja musiała być ta sama w Radzie. Natomiast te zespoły wszystkie, które są na terenie Rabki, mają możliwość ubiegania się o udział w festiwalu karpackim, przygotowując albo program puszczalański, biorą udział wtedy w Zakopanem, albo program zagórzański, bo niestety jesteśmy na programie etnograficznym, wysyłając kasetę z programem i Nowy Sąd kwalifikuje. Jeżeli się biorą udział w kwalifikacji, udział w kwalifikacji. Czyli u nas de facto nie można robić tego. Nie ma szans. Szansa, natomiast merytorycznie to zupełnie nie uzasadnione. Nie, to rzeczywiście. No to namawiam z kolei, ponieważ mamy też we wrześniu znowu w tym roku tą Beskidzką Podkubeckę. Znowu jest przegląd zespołów regionalnych. To niech tu stawi. I też jest oceniany, więc ewentualnie na tej Beskidzkiej Podkubeczce mogłyby być wstępnie nominowane zespoły na festiwal w następnym roku. W następnym roku. Bo to jest czyli nie potrzeba tej eliminacji. Czyli de facto to odradzają nas. No i mają może rację, bo to jest dlatego, bardzo wysoki poziom. No festiwal niestety, no zespoły muszą po prostu być dobrze przygotowane i mieć odpowiedzi. No ja też popieram to, bo jak nie ma być poziom, no to czym to nie dla nas też byłoby powiedzmy tak, no nawet niezręcznie, słuchajcie, no co, w maju robię przegląd, kwalifikujemy swoje zespoły i w czerwcu znowu robimy festiwal. To nie może być. A oprócz tego... niektóre zespoły brały udział w tych eliminacjach w Zakopanem. Tak, i wygrywały. No i różnie i nominowane były też. Ale mi się wydaje, że rzeczywiście festiwal ma bardzo dobry poziom. Zapraszam każdy jeden zespół do prezentacji. I trzymajmy się nawet tego. Poza festiwalem, poza konkursem. Namnożyło się tych zespołów rzeczywiście. Tak gościnnie występowały nasze zespoły przy okazji. A zwłaszcza, że ten festiwal właśnie ma na celu zachowanie tego, co jest autentyczne. Tak. I to jest bardzo ważne, a masę zespołów rzeczywiście powstaje folklorystycznych, które nie przestrzegają tych zasad, a to jest taki festiwal. To jest naprawdę ściśle przestrzegane, ale on ma takie reguły, że po prostu... No, pani Kalicińska, nie wiem czy jeszcze jest, już nie? Ona tam... Ale pani jak oczy zapleciony, jak w ogóle... Jaka gółka, i niech się może rzeczywiście niech się te zespoły uczą szkołą. I dlatego ma taką cenę ten festiwal, dlatego jest tak, że on się przez lata nie zmienia i on zmusza te zespoły i tych instruktorów do pracy. Żeby to bo tak to będzie Mazowsze. Dlatego no, ja bym proponowała tak, że nasze zespoły jak najbardziej mogą się ubiegać, bo nie ma, żaden zespół nie ma, że tak powiem, nie jest wykluczony, tylko mają szansę. Wskazany od razu na to, że nie zostanie. Muszą się starać, muszą przygotować program albo nagrać. Nawet gdyby była taka potrzeba, to ja jestem w stanie na przykład sfinansować przyjazd komisji z Nowego Sącza etnograficznej, która odbierze, bo tak było robione, odbierze program zespołu tutaj na miejscu. No właśnie. Jeżeli sobie tak który szereg, rzeczywiście, ale to się trzeba naprawdę zastanowić nad tym, czy... Czyli mamy sprawę wyjaśnioną, nie będzie eliminacji. Natomiast jeśli już jestem przy festiwalu, no to złożyłam wniosek do ministra
kultury nie ma jeszcze wyników, natomiast staram się tutaj o 50 tysięcy z racji tego, że jest jubileuszowy. Planujemy w tym roku 3-dniowy festiwal. Jeżeli otrzymamy środki, to będzie poprzedzony dużą taką konferencją dotyczącą dziecka w ogóle w folklorze. Także już mam wstępne uzgodnienia z prelegentami, z fachowcami. W kinie i, oczywiście, tak? Nie, w kinie albo w galerii podaniowym. Natomiast no, potem chcemy wydać taką publikację z tym, że Nowy Sącz też wydaje wcześniej folder do tego festiwalu. Zmieniliśmy logo. No właśnie. Takie kredeczki i w czerwonej korale symbolem województwa małopolskiego i no i Parzynicy. Ale taka konferencja to by dobra była na przykład w kinie, bo świetnie się wtedy sprawdziła ta konferencja o dzieciach, prawda? Jaki to był temat, już nie pamiętam. Zdrowe miasto. Zdrowe miasto, ale nie, ale taka o dzieciach, nie, o poranie. Bardzo dobre to było. Mamy w tej chwili. Zrozumiecie rodzinę. Tak, o właśnie, o. Mamy to się świetnie sprawdziło. Miejsce tak. Żaden problem. Jeżeli tylko. Decyzja powinna być w lutym. No, czyli wyjaśnioną. Czyli wyjaśnioną mamy sprawę, jeśli chodzi o właśnie kwalifikacje do tego karpackiego festiwalu. Dziękuję bardzo. Czyli przechodzimy do kolejnego punktu. Umawiam zaproszenie na spotkanie komisji w kinie. No, dziękujemy za zaproszenie i na pewno skorzystamy z tego zaproszenia. Wyjazdowe poszukiwanie. No, może zrobimy to uchwalitwę. Nie mówię o sensie. Ale czy możemy zrobić w luty i uchwalić ten regulamin? To może właśnie będzie roboczo. Tylko na roboczo wiem. To się nie da. Czy państwo pojedziecie? Na Dzień Kobiet. Podobno dobry jest ten ostatni film, nie? Byłaś? Nie. Dziurawe w butach chodzi, dokładnie. Ja czytam tę recenzję. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski? Teraz ja mam taki wolny wniosek. Ponieważ ten regulamin musi być opracowany. No, nie wiem. Sekretarz musi się spotkać. Panią Kasię prosi. Pani Kasia, poprosimy pana. To znaczy pani Kasia nam da to. Da, my musimy to sami zrobić, tak? I tego no to zrobimy. Ale to my zaczniemy jakoś roboczą. Nie, musimy to zrobić. Poza komisją. To musimy ustalić termin. Nie, no to my sobie zrobimy. Tylko nam proszę zostać te materiały. Ale wstępny, kiedy byśmy ustalili na następną komisję? Ustalmy teraz termin komisji. Wtedy przekażemy do dalszej wiadomości, ale ustalmy najpierw te ogólne zasady. No, ale to czy ktoś zgłasza jeszcze jakieś wolne wnioski? Zgłasza ktoś jeszcze jakieś wolne wnioski? Ma ktoś jeszcze, może nie? To zamykam 11. posiedzenie Komisji Edukacji. A wszyscy mają możliwość na 19.